Cześć wszystkim i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale i w kolejnym odcinku serii Ile Zarobisz. Dla przypomnienia jest to seria, w której sprawdzam różne aktywności w GTA Online, ile na tym można zarobić w ciągu godziny, ile też można zdobyć respektu, no i też podaję kilka takich przydatnych trików, które warto w tych misjach wykorzystywać. W tym odcinku sprawdzimy sobie zlecenia ochrony w agencji, które, kiedy to dla was nagrywam, są premiowane, więc cieszą się teraz trochę większym zainteresowaniem. Na wstępie też zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem, no i też subika tam na dole, jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami na tym kanale, a zwłaszcza z tą serią, bo myślę, że w najbliższym czasie kilka odcinków z tej serii wrzucę na kanał. No i też właśnie w związku z tym napiszcie w komentarzu na dole, co byście chcieli w kolejnym odcinku zobaczyć, jaką aktywność, jakie misje, może to być też jakiś biznes, po prostu napiszcie, jakie macie propozycje. A my już tutaj przejdźmy do konkretów. Misje ochrony zostały dodane w DLC The Contract w grudniowej aktualizacji w 2021 roku i żeby móc je robić, najpierw trzeba zakupić agencję, która kosztuje w przedziale 2 010 000 dolarów do 2 830 000 dolarów, w zależności też od lokalizacji, no i plus ewentualne ulepszenia. Lokalizacja agencji, co warto też zaznaczyć, nie wpłynie w żaden sposób na wasze zarobki na zleceniach, o których będzie mowa w tym odcinku. A zleceń mamy 6 i mają różny poziom trudności, który jest narzucony z góry, to znaczy to gra decyduje, jakie zlecenie dostaniemy i na jakim poziomie. Nie można sobie tego poziomu wybrać w danej misji. Jedynie nasz wybór ogranicza się do wybrania jednej z 3 dostępnych misji w komputerze i najbardziej opłaca się brać misję z poziomem Specjalista Plus, ponieważ te zlecenia są najbardziej płatne. Jednak zanim zaczniecie robić te misje, no to warto znać kilka trików, do których teraz przechodzimy. Zacznijmy od tego, że niektóre misje nawet na poziomie Specjalista Plus się nie opłacają, a tymi misjami są likwidacja członków gangu i ochrona aktywów. Dlatego tych misji nie robimy, ponieważ są bardzo długie i bardzo wydłużają zarabianie na tych zleceniach. W czasie takiej misji, na przykład z ochrony aktywów, jesteśmy w stanie zrobić 2 inne zlecenia i zarobić po prostu 2 razy więcej. Także jeśli te misje pojawią się na najwyższej zapłacie, czyli na poziomie Specjalista Plus, to mimo wszystko lepiej je unikać. Druga sprawa to ograniczenie czasowe. Kiedy ukończycie misję, to kolejno można odpalić dopiero po 5 minutach. No i w tym wypadku warto zmieniać sesję, ponieważ ten trik będzie ten ogranicznik czasowy restartował. Ale działa to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy wskakiwać na sesję publiczną, a później dla zaproszonych, a potem znowu na publiczną. Jeśli będziecie zmieniać sesję tylko dla zaproszonych, albo na przykład sesji dla zaproszonych na sesję ekipy, no to wtedy ten trik nie będzie działał, więc warto o tym pamiętać. Trzecia sprawa, jeśli będziecie robić zlecenie z odzyskaniem pojazdu i zobaczycie, że pojawił się napis "Udaj się do Human Labs", to jeśli rozgrywacie to zlecenie na poziomie mniejszym niż Specjalista Plus, to warto tą misję anulować i spróbować odpalić coś innego. Chodzi o to, że ta misja jest dosyć długa i męcząca i według mnie opłaca się ją robić tylko na najwyższej zapłacie. Chodzi o to, że będziecie musieli tutaj przelecieć kawał drogi do Human Labs, tam wyeliminować wszystkich przeciwników, a na końcu odzyskać furgonetkę, która jest bardzo powolna, no i trzeba ją dojechać do miasta, a po drodze będziecie stale atakowani przez najemników. No i czwarta rzecz w sumie tyczy się właśnie tej misji, o której teraz mówimy. Jeśli już będziecie mieć furgonetkę, to warto pojechać kawałek torami do miasta, ponieważ na drogach będzie się pojawiać ogromna ilość przeciwników, którzy będą was taranować, będą was spowalniać, a dodatkowo łatwo będzie was także zabić. Dlatego tutaj pojechanie torami jest dobrym rozwiązaniem. W mieście już powinno być spokojnie, jak dojedziecie do Los Santos, no to tam już nie powinniście być atakowani. Piąta rzecz to jest to, że jak będziecie robić zlecenie z operacją ratunkową, to warto tutaj wykorzystać buzarda bądź jakiś inny śmigłowiec, ponieważ w tej misji musicie uratować jakiegoś VIP-a, a następnie przenieść go do miasta w bezpieczne miejsce. Misję tą zrobicie o wiele szybciej śmigłowcem niż samochodem, ponieważ szybko VIP-a przeniesiecie z punktu A do punktu B. Szósty trik tyczy się zlecenia z odzyskaniem kosztowności i macie tutaj za zadanie ukraść jakiś cenny przedmiot z sejfu, ale zanim to zrobicie, no to musicie odnaleźć kartkę z kodem. I tutaj jeśli trafi wam się misja w Tequila, no to kartka ma 3 respy. Albo na podium, albo za barem przy półce z alkoholami, albo na stole bilardowym na samym dole. A jeśli trafi wam się misja Vanilla Unicorn, no to tutaj również będą 3 respy tej kartki. Również bar, ale tutaj już na półce jakby od strony klienta,
na kanapie w loży, która jest najbliżej wejścia do klubu, albo przy wybiegu od strony ściany. Siódma rzecz to pamiętajcie, że w agencji przy wejściu na schody jest miska z przekąskami, które uzupełniają wasze życie. Warto w czasie robienia zleceń je sobie regularnie kupować, żeby po prostu za często nie ginąć i żeby misje były prostsze. Kolejny trik, jeśli będziecie mieć zlecenie z odzyskaniem pojazdu na poziomie specjalista plus, to bardzo możliwe, że odpali wam się misja w Human Labs. W tym wypadku warto podejść do recepcji na dole i użyć szybkiej podróży do Sandy Shore, co bardzo skróci drogę i przez to tą misję z Human Labs zrobicie o wiele szybciej. I ostatni trik, warto wykorzystywać śmigłowce i opresorę MK2, bo po prostu będziecie się szybciej i sprawniej przemieszczać po mapie, a co za tym idzie, będziecie szybciej i sprawniej zarabiać. No to teraz przechodzimy do zarobku i respektu i misję tę sprawdzałem na live, do którego macie link w opisie, jakbyście chcieli zobaczyć powtórkę z tej transmisji i żebyście widzieli też, jak te wszystkie misje przebiegały. Poświęciłem ogólnie na to kilka godzin i najbardziej dochodowa dla mnie była ostatnia próba, ponieważ tam praktycznie za każdym razem miałem najlepszy poziom, czyli ten specjalista plus i dwa razy zwykłego specjalistę. W ogóle nie miałem misji z poziomem profesjonalisty, więc miałem tutaj dosyć dobrą serię. Więc tą próbę będę uwzględniał w tym odcinku, jednak miejcie świadomość tego, że miałem tutaj naprawdę bardzo fartowną metę. I nie zdarza się to dosyć często, żeby mieć aż tyle misji z poziomem specjalista plus. Ale w każdym razie w ciągu godziny na premii razy 2 zarobiłem 844 000 dolarów. Z kolei respektu wpadło mi 21 400. Oczywiście wszystko na premii razy 2. Wyniki wpisuję do tabel, oczywiście dzieląc je przez 2, ponieważ wszystko to co widzicie w tabeli to są wyniki bez premii. I szczerze trochę czuję się rozczarowany tym co udało się osiągnąć, bo misje te wypadły gorzej od zleceń z warsztatu, a nawet gorzej od zleceń z klubu motocyklowego. I to pokazuje, że totalnie nie opłaca się tych misji robić. A jeśli chodzi o respekt, to zlecenia z agencji póki co w serii wypadły najgorzej. No to podsumowując ten odcinek, pierwszym plusem jest to, że w sumie zakup agencji jest fajny, ponieważ oferuje specjalny tuning pojazdów u Imani, dzięki czemu można zainstalować takie bajery jak opancerzenie do auta, albo zagłuszacz namierzania rakiet, albo można też dostać opcję ukrywania się na radarze od Imani. Ta opcja będzie dostępna w telefonie postaci. Drugi plus to są misje z doktorem Dre, które znajdują się w agencji, a za ich ukończenie dostaniemy milion. I dodatkowo misje te mają bardzo fajną fabułę. Jednak te dwa plusy są mocno naciągane, ponieważ nawet nie tyczą się zleceń ochrony, o których mowa w tym odcinku. Jednak zależało mi, żeby cokolwiek pozytywnego w tym odcinku powiedzieć. No i żeby wskazać też w sumie inne zalety posiadania agencji. No i przechodząc do minusów, pierwszym z nich jest to, że biorąc pod uwagę zlecenia z innych posiadłości, to te z agencji wypadają najgorzej, jeśli chodzi o zarobek. No i tak samo sprawa ma się z respektem, tutaj również padło go bardzo mało. Więc podsumowując zlecenia z agencji, jest to dosyć słaby biznes, jeśli chodzi o dochód i respekt. I raczej powinno się je robić for fun albo na premii razy 3, jeśli taka kiedykolwiek się pojawi.